Cześć. Zanim zaczniemy, wyjaśnię tylko, że tuż przed nagraniem zepsułby się mikrofon i oczywiście mogłabym zachować się jak poważna youtuberka i nagrać wszystko od nowa, kiedy go naprawię, ale podoba mi się ten materiał, wyszedł jakoś autentycznie, a przynajmniej tak sobie wmawiam i może przy tym zostańmy. Audio będzie takie trochę słabe, nie usłyszycie mojego pięknego głosu w jego pełnej krasie, ale może umówmy się tak, że tym razem mi wybaczycie, a ja zobaczę, co da się zrobić z tym mikrofonem. Dobra, umowa stoi, okej, a lecimy. Witajcie, chlebki, bułki i osoby bezglutenowe. Staszek, możesz przestać? Jeżeli śledzicie konglomerat Babis Media poza tym kanałem, to prawdopodobnie postać Jana Nowickiego nie jest wam obca. Wspominałam już o nim kilka razy na TikToku, na Chlebtubie i w moim podcaście z Martą Nowak Powiedz Siostro. Więc może dla tych, których to wszystko ominęło, zrobię małe podsumowanie. Ale najpierw zapraszam was na segment, w którym dzielę się z wami najlepszymi postami, memami i komentarzami z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się Chlebtuba. Siła. Przed wami Chlebtuba Spotlight. Jan Nowicki to aktor, reżyser, pisarz i poeta, ale najbardziej lubi o sobie mówić bawidamek. To taki typ, jak pięknie określiła to Marta Nowak, satyra. Starszego faceta, który oparł całą swoją tożsamość na tym, że pije, pali i opowiada sprośne żarty. Ale przy okazji przekonał wszystkich dookoła, że nie jest typowym polskim wujaszkiem na imieninach, tylko że robi to wszystko w jakiś bardziej uniesiony, artystyczny i inteligencki sposób. Zacznijmy od tego klipu, który po raz pierwszy zwrócił moją uwagę na Nowickiego, czyli na fragment rozmowy w ramach Akademii Sztuk Przepięknych na Woodstocku. Ostrzegam tylko, że to materiał dla ludzi o mocnych nerwach, bo Nowicki będzie w nim opowiadał o swoich kazirodczych fantazjach seksualnych na temat własnej nastoletniej córki. Sorry za spoiler, no ale nie mogłam tego tak na was zrzucić z zaskoczenia. Ona nie miała 18 lat nawet. Jeszcze nie. W każdym drzemie pedofil, panie Andrzej. Każdy. To tylko... Ale nie każdy za to siedzi, niektórzy chodzą na wolności. To niesłychane, ile jest w nas grzechu. Słuchajcie, kiedyś moja córka, której długo nie widziałem, miała chyba 19 lat i biegała przez pole. Biegła przez pole, goniła psa. Sajanka. I w pewnym momencie wpadła na mnie, bo ja łowiłem ryby. I ona mówi, tato, taka zdyszana, jak ty pięknie pachniesz. A ja mówię, no, mam te Anteusza, Chanel. Ona mówi, nie, tato, ziemią, ziemią. Jezus Maria, jaka ona była piękna. Gdyby nie to, że religia, że poczucie grzechu. Tak się właśnie kończy, kiedy facet z naturalnym przerostem ego zostaje poddany kilkudziesięcioletniej obróbce sławy i przypisywania autorytetu. Tym, że bez skrępowania mówi przy kilkutysięcznej publiczności, że w każdym z nas drzemie pedofil. Nie, Janek, nie w każdym. Co do kurwy. Zapytałabym, jak jego córka musiała się czuć, słysząc tę anegdotę, ale znając Nowickiego, założę się, że opowiadał ją już na każdej rodzinnej imprezie. Z innych uroczych rodzinnych anegdot trafiłam jeszcze na taką, w której opowiada, jak poznał swoją żonę, a było to tak, że podszedł do niej i powiedział, że nigdy jeszcze nie widział kogoś tak brzydkiego. Uroczo. To jest to, o czym mówiłam, bo to jest przecież historyjka rodem z jakiegoś podrzędnego kanału Mistrza Podrywu. No ale w ustach pana Nowickiego urasta już do rangi jakiejś przypowieści. W jego wersji to jest już coś wartego publikowania w prasie. Dzieło, które będziemy dzisiaj omawiać, to jego książka Mężczyzna i one. I jak już wspominałam w podcaście, mogłabym to wam po prostu przeczytać w całości, bo praktycznie każde zdanie nadaje się do cytowania. I większość z nich sprawia, że brakuje mi komentarza. No ale specjalnie dla was podjęłam się próby wybrania kilku fragmentów. Wstęp oraz blerba z tyłu okładki napisał nie kto inny jak Kuba Wojewódzki, dla którego, pewnie was nie zdziwię, Jan Nowicki jest kimś w rodzaju mentora. Ta książka jest książką dla przeciwników życiowej filozofii Jana Nowickiego.
Dla tych, którzy się go boją i go nie lubią, bo ich wkurwia swym stanowczym światopoglądem lejącego na wszystko aktora prawie ze Skolimowa. Będą zaskoczeni, że brawurowa biografia, wielki hałas i celna złośliwość to cudowny mundur bojowy, który aktor zakłada, gdy idzie wadzić się z rzeczywistością. Z rzeczywistością, a raczej z kobietami, bo tytułowy mężczyzna będzie tutaj toczyć bój z tytułowymi onymi, czyli kobietami. Bo większość tej książki to przemyślenia Nowickiego na temat kobiet, o których wypowiada się ze znaną nam już mieszanką pogardy i fascynacji. Tak jak autorzy polskiej fantastyki, których omawialiśmy już na tym kanale, Nowicki mówi o kobietach w taki sposób, jakby były podgatunkiem człowieka, a może wręcz jakimś obcym gatunkiem z innej planety, który on ujarzmia niczym Steve Irwin Alligatory, tylko z mniejszą dawką szacunku. A na dodatek tę całą wiedzę na temat kobiet wyjaśnia kobiecie, bo większość tej książki to rozmowa z Katarzyną Zimmerer, do której czasami wyraźnie traci cierpliwość. Na przykład kiedy Katarzyna pyta: Panie Janie, czy miłość może być niszcząca? A ten odpowiada jej: zamiast zadawać banalne pytania, niech pani sięgnie do wielkiej literatury albo rozejrzy się wokół siebie. Równie dobrze więc książka mogłaby po prostu nosić tytuł Mansplaining, czyli Jan Nowicki wyjaśnia kobietom kobiety. W swoim wstępie Kuba Wojewódzki zaczyna tak. Zanim, drogi czytelniku, zaczniesz lekturę tej książki, zadajmy sobie wspólnie pytanie, po co jest nam dziś Jan Nowicki? I niestety na tym książka się nie kończy. A mogłaby. Już w pierwszym rozdziale dostajemy od pana Nowickiego kilka praktycznych porad o tym, jak żyć w miłości długiej i szczęśliwej. I mam wrażenie, że gdybym nagle oszalała i postanowiła napisać książkę o miłości, to po prostu wzięłabym każde zdanie z tej książki i napisała je dokładnie na odwrót, bo Jan Nowicki pisze na przykład tak. Dlatego nie wolno kochać kobiety jako takiej, lecz własne o niej wyobrażenie, bo w twojej wyobraźni ona staje się i piękniejsza, i mądrzejsza, i bardziej powabna. Kochając wyobrażenie kobiety, a nie ją samą, stałem się właścicielem fascynujących tajemnic do rozszyfrowania. Niesamowity tak zwany self-report, bo jest to dokładnie to, o czym mówi tytułowa Gone Girl w tak zwanym monologu Fajnej dziewczyny. Czyli to, że niestety przygnębiająco często mężczyźni w ogóle nie kochają, a wręcz nie lubią kobiet, tylko jakąś wymyśloną opowieść na temat kobiecości, którą stworzyli we własnej głowie. I to Jan Nowicki sprzedaje nam jako doskonałą radę na temat życia i związków. Uważam też, iż odpoczynek w związku miłosnym jest prawdziwą zbrodnią przeciwko mnie. Bo według mnie szczęście polegające na odpuszczeniu sobie zmienia się w nieszczęście. To z kolei w rozdziale na temat tego, dlaczego Jan, mówiąc o miłości, tak rzadko wspomina o szczęściu. I według niego objawia się to tym, że domy par zmieniają się w kult nudy i misterium byle jakości, objawiające się na przykład tak, w taki sposób, że nosi się znoszone kapcie, albo generalnie nie jest wiecznie świeżym i fascynującym. I tak jak wspominałam, jest to kompletny antyporadnik tego, co moim zdaniem składa się na długotrwały i szczęśliwy związek. Ale to wszystko, chociaż moim zdaniem głupie i kontrskuteczne, to oczywiście dopiero początek i nie wkroczyliśmy w ogóle jeszcze nawet na najbardziej kontrowersyjne rejony. A następny rozdział nosi tytuł Samobójstwo samicy. Panie Janie, dlaczego mężczyźni porzucają kobiety? Mam taki obrazek w głowie. Ona i on. Szczęście, bliskość, zaufanie. W małym mieszkaniu wszystkie drzwi są zawsze otwarte. Bo czego się wstydzić i co ukrywać, kiedy kochają się tak bardzo i już tyle lat. Pewnego dnia ona zamknęła się w łazience na klucz. Nigdy dotąd tego nie robiła. Zaintrygowany zmianą wspiął się na szafkę w kuchni, by przez łączące oba pomieszczenia okienko zobaczyć to tajemne misterium, które ona zapewne odprawia. Przeraził się tym, co zobaczył. W wannie zamiast jego ukochanej leżała opasła foka. Wieczorem w knajpie pił jedną wódkę po drugiej. Gdzie ja byłem, kiedy ona tak tyła? Płakał do kolejnego kieliszka. Co dzień rano budzę się koło niej w łóżku, a mimo to niczego nie zauważyłem. Uważajcie więc, drogie wypieki, ponieważ ta wygoda, przed którą oskarżał nas Nowicki, zaczyna się na znoszonych kapciach,
a kończy się tak, że wasza druga połówka okazuje się selki i potajemnie nocą transformuje się w fokę w waszej wannie. Swoją drogą, co to za pomysł, żeby podglądać żonę w łazience? Może po prostu tam srała? Przepraszam, to oczywiście żart, kobiety nie srają. Panie Janie, czy uważa pan, że kobiety są istotami z gruntu dobrymi? Mówiąc ciągle o ich wrodzonej dobroci, starałem się dla własnego komfortu psychicznego narzucić im przekonanie o tym, że w głębi swej natury są istotami szlachetnymi. A to nieprawda. Przecież wszyscy wiemy, że kobiety są podstępne, okrutne i przewrotne. I może na tym właśnie polega ten ich diabelny urok. Kobieta może być prawdziwie dobra wyłącznie w stosunku do swoich dzieci. Nikt mi nie wmówi, że kobieta troszcząca się od rana do nocy o swego mężczyznę robi to z czystej miłości. Tak się może zdawać i jej, i jemu, ale to tylko fałszywy pozór. Motywem jej postępowania jest pogarda wobec niego za to, że jest jakiś się zdaje od niej gorszy. Często też powoduje nią zawiść, gdy zorientuje się, że to ona nie dorasta mu w gruncie rzeczy do pięt. Dlatego tak często w sidła dobroci wpadają tacy faceci, którzy noszą w sobie zadatki wielkości. Tacy jak ty, Janie Nowicki? Zaczynam mieć pewne podejrzenie, że mimo tego tytułu bawidamka, który Nowicki lubi sobie przypisywać, Jan tak naprawdę nie lubi kobiet. Szczególnie kobiet robiących karierę na tym samym polu co on, do czego jeszcze przejdziemy później. Następna część dotyczy mitu kobiecej słabości. Kobiecą słabość dostrzegam jedynie u starzejących się aktorek albo u kobiet na tak zwanym świeczniku. Te ostatnie to wojowniczki i amazonki, które całym swym jestestwem angażują się w to, by zdobyć pochwałę czy nagrodę, by o nich pisano i mówiono. I pewnie tylko one wiedzą, ile to wymaga starań, zabiegów, uwagi, siły. No tak, bo w przypadku mężczyzn wystarczy tylko talent, prawda? W dodatku ani na chwilę nie opuszcza ich lęk, że następnym razem się nie uda, że powinie im się noga, że w końcu spadną z tego świecznika. Na pierwszy rzut oka widać, że są tak kruche i słabe, iż do przejścia przez życie potrzebują mocnych protez w postaci sukcesów na forum publicznym. A gdy się taką kobietę lubi, wytrąca się jej z ręki podstawową broń, jaką jest jej chęć zwycięstwa nad mężczyzną. Zamiast z nią walczyć, wystarczy zapewnić ją, że jest się od niej głupszym, a biedaczka pogubi się całkowicie. Wystarczy raz się przyznać do swej podrzędności i już można z rozczuleniem przyglądać się temu, jak z inteligentnej, krwiożerczej lady zmienia się w zwykłą, prostą, łagodną kobiecinkę, dla której najważniejszy stał się nagle gar ciepłego krupniku. Widzicie, dla Jana Nowickiego kariera jest czymś, co przyszło samoistnienie, zauważenie, co jest jakąś naturalną konsekwencją jego wrodzonych umiejętności. W przypadku kobiet jest to po prostu proteza mająca ukryć ich słabość i kruchość. No i oczywiście wynikająca wyłącznie z jej wrodzonej chęci zwycięstwa nad mężczyzną, które nigdy nie przyjdzie, bo wystarczy być wobec niej protekcjonalnym, żeby zmieniła się w kobiecinę nad garem zupy. Pominęłam jeszcze jeden fragment na początku, jeden z wielu ekshibicjonistycznych momentów Jana Nowickiego, który zapytany o to, czy pamięta kobietę, która wzbudziła w nim pierwszy dreszcz erotyczny, rozpływa się w przedziwnych wspomnieniach na temat... Sami posłuchajcie. Kiedyś podczas klasówki z matematyki wyglądałem przez okno. Na parapecie wróbelek skakał na wróbelkową. Chłopcy mówili, że zawsze robi to 11 razy. Liczyłem raz, dwa, trzy. Zapomniałem o tym, że jestem w klasie, moje policzki płonęły, a ja oddaliłem się w tajemniczą krainę niekonkretnych marzeń. Powiedziałabym, że jest to najdziwniejsza anegdota, jaką słyszałam, ale zaczęliśmy z dość grubej rury, prawda? Czy będzie może coś podobnie krytycznego na temat płci przeciwnej? Otóż będzie, ale nie do końca i tak naprawdę to wręcz na odwrót, ponieważ Jan Nowicki zapytany: Panie Janie, dlaczego niektórzy mężczyźni są tacy wstrętni wobec kobiet? Odpowiada: mężczyźni są wstrętni dla kobiet, bo kobiety im na to pozwalają. Potem rozwija tę myśl przez kilka akapitów, żeby w końcu dojść do wniosku, że przecież tak na dobrą sprawę każdy facet nosi w swym rozporku pierwiastek boskości. Ja bym bardzo chciała, żeby pan Nowicki jednak częściej trzymał swój pierwiastek boskości w tych spodniach i mniej nim wymachiwał w swoich anegdotach. Zapytany przez Katarzynę, o co najczęściej kłócą się ze sobą pary,
przez 3 strony Jan Nowicki opisuje błędy, jakie kobiety popełniają w kuchni. Niedzielny obiad, stół nakryty obrusem. Na talerzu w promieniach słońca złoci się rosół. Niepostrzeżenie twoje oczy zasnuwają łzy nostalgii za bezpowrotnie minioną przeszłością. Z uczuciem rozmarzenia podnosisz do ust pierwszą łyżkę. Ze zdumieniem zauważasz, że drży ci ręka i już wiesz, że ta zupa nie ma nic wspólnego ze smakiem twojego dzieciństwa. Z trudem ukrywasz rozczarowanie. Jesteś człowiekiem kulturalnym, więc chwalisz kobietę, która przygotowała ci obiad. Po kilku tygodniach karmienia się zanurzonym w rosole rozczarowaniem decydujesz się na odrobinę szczerości. Mijając nieuważnym wzrokiem wazę z zupą, mówisz ukochanej z czułością, że nic nie jest w stanie przebić jej barszczu, żuru, grochówki czy krupniku. Przerywa ci w pół zdania, trzaska łyżką o stół i krzyczy, że znowu ci nie smakuje. A przecież do tej pory ani razu nie skrytykowałeś jej kuchni, wręcz przeciwnie, chwaliłeś ją niepotrzebnie. Mimo twych najszczerszych chęci, by uczcić jej wysiłek i dobrą wolę, usłyszała w twym głosie zdradziecką nutę obłudy. Wtedy przestała ci wierzyć. Na nieszczęście was obojga nie rezygnujesz z pragnienia, by przy pomocy zupy wskrzesić twą przeszłość. Kocha, więc chce ci uchylić nieba. Chce, byś poczuł się z nią tak szczęśliwie jak w dzieciństwie. Dlatego zaczyna kupować książki kucharskie, wycinać z gazet przepisy. Po roku wie na temat rosołu tyle, że mogłaby pisać pracę doktorską. Co niedziela gotuje ci tę nieszczęsną zupę. Lifehack, Jan. Możesz sam ugotować rosół. A żebyście mieli okazję do rozchodzenia cringe'u, chwila przerwy dla Kasi Babis sponsorowanej. Martwisz się o swoje bezpieczeństwo w sieci? Boisz się o prywatność swoich danych podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi? Platformy streamingowe gardzą twoimi złotóweczkami i wciąż nie udostępniają twojego ulubionego serialu w Polsce? Z pomocą przychodzi Surfshark. Surfshark jest szybki i łatwy w obsłudze, a do tego wyposażony w wiele funkcji i łatwy do zainstalowania na nieograniczonej liczbie urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Surfshark zabezpiecza wasze dane, stosując niemożliwe do złamania szyfrowanie i najbezpieczniejsze protokoły VPN. A do tego zapewnia ochronę przed wyciekiem adresów IP i DNS, dzięki czemu nikt nie będzie w stanie śledzić, skąd łączysz się z internetem. Dzięki Surfshark zyskujesz dostęp do platform rozrywkowych i ich zasobów, które z jakiegoś powodu nie są dostępne w naszym kraju. W każdej chwili możesz po prostu zalogować się z serwera w innym kraju. A w ten wyjątkowy świąteczny czas z kodem Kasia dostaniecie 83% zniżki i aż 4 miesiące za darmo. Wystarczy wejść na surfshark.deals/kasia. Z jakiegoś powodu w dalszej części pada pytanie: Panie Janie, proszę mi powiedzieć, co Pana drażni w kobietach? A z jakiegoś powodu, bo wydaje mi się, że o tym jest dosłownie każdy fragment tej książki. Niestety, jak uczy bolesne doświadczenie, większości kobiet obce jest tego typu podejście do rozmowy. Mimo pozorów romantyczności, kobieta jest w gruncie rzeczy konkretna jak łyżka do zupy. Chce, by wypowiedzi, które słyszy, miały sens ostateczny. Ach, te baby i fanaberie. Gdybym zadawał sobie te wszystkie pytania, nigdy nie byłbym w stanie wyrazić spontanicznie tego, co czuję w danej chwili. A wtedy moje życie pozbawione by zostało dość istotnego blasku, jaki zawsze towarzyszy silnym emocjom. Blask ten jednak zazwyczaj przyćmiewa tępa dosłowność, z jaką kobiety traktują moje wyznania, więc może lepiej, żebym milczał, tak? Następna rada pana Nowickiego na temat życia w związkach na pewno wam się spodoba. Znam mądre i dobre żony, które rozumiejąc potrzeby swych mężów, nie mają nic przeciwko temu, by się czasem zakochiwali w młodych i powabnych pannach. Te kobiety dobrze rozumieją, że z biegiem lat nie są już w stanie sprostać wszystkim, nie tylko erotycznym, wymaganiom swoich partnerów. Wiedzą, że starzejący się mężczyzna potrzebuje potwierdzenia swojej męskości i atrakcyjności. Zgadzają się więc na tak zwane skoki w bok, jednak pod warunkiem, że nie zmieniają się one w nieodpowiedzialny obłęd. To jest bardzo rozsądny układ. On może żonę zdradzać i zakochiwać się do woli, byleby tylko nie dostał obsesji na punkcie innej kobiety. Wtedy między nimi wszystko będzie okej. Jak myślicie, czy jest tu gdzieś też jakiś fragment, w którym Jan pisze o tym, jak starsze kobiety potrzebują potwierdzenia swojej kobiecości i atrakcyjności i ich starzejący się mężowie nie są w stanie zaspokoić już ich potrzeb, więc wolno im skakać w bok do woli? No nie, nie ma oczywiście. Ponieważ wydaje mi się, że kobietom łatwiej zachować umiar w uczuciach, jak wynika z moich obserwacji, wszystkie chyba panie są zdominowane i zdeterminowane swą zdolnością do macierzyństwa. Ten facet ma jakieś 200 lat, można by pomyśleć, że wykształcił już trochę lepszy zmysł obserwacji, ale nie.
Ale co ja tam mogę wiedzieć o kobietach? W końcu jestem kobietą, więc na pewno w moim rozumowaniu tkwi jakiś błąd i pan Jan zaraz mi go wyjaśni. Błąd polega na tym, że chcecie nas traktować jak równych sobie, ale podczas kiedy wy z biegiem lat dojrzewacie, my mężczyźni pozostajemy zawsze małymi chłopcami. Trzeba nami kierować, trzeba się nami opiekować i trzeba nas chwalić. Psst, Jan, to się nazywa mami issues. To jest king, nie każdy tak ma. Dalsza część książki składa się z fragmentów różnych felietonów, artykułów i tutaj na przykład mamy odpowiedzi Jana Nowickiego na listy przysłane do jednego z pism, do których pisał. I tak Kazik, 15 lat, ze Starej Miłosnej, pyta Nowickiego: Panie Janie, czy uprawiał pan kiedyś samogwałt? I tam, gdzie każdy normalny człowiek napisałby po prostu tak i oszczędził wiele papieru i tuszu, Nowicki rozpisuje się na jakieś 6 akapitów, używając takich sformułowań jak samoudręka, która może niebezpiecznie zdryfować w stronę przesadnego dramatu. Potem też w swoim stylu opisuje, jak sobie walił pod kocem, ale oczywiście nie napisze tego jak normalny człowiek, tylko zrobi z tego jakąś bardzo uniesioną i intelektualną anegdotę. Dawno, bardzo dawno temu, kiedy byłem chłopcem w twoim wieku, zdarzyło mi się sypiać zimą w nieopalanym pokoju. Nawet wówczas, kiedy wypluwana na zewnątrz ślina spadała na ziemię grudką lodu, a na szybach kwiaty szronu tworzyły botaniczny ogród zimy i woda zamarzała w miednicy. Osuwiałe pelargonie przysiadały na parapetach okien, światło księżyca było ostrzejsze od brzytwy, a ziemniaki pod podłogą przemieniały się w niejadalną słodycz. I w tym wspaniałym świecie, chłopcze, były też moje zgrabiałe od chłodu ręce, które wciskałem tam, gdzie było trochę cieplej, między własne uda. Czasem moja matka delikatnym ruchem wyciągała moją dłoń na kołdrę, czułem jak daje mi czułego i delikatnego klapsa, żeby mnie nie rozbudzić. To może wyjaśnić pewne issues z innych rozdziałów. Po jej wyjściu ręka z powrotem wracała na swoje miejsce. Z zimna, ale także z marzeń, o których nawet nie wiedziałem, dokąd zmierzają. A wystarczyło napisać koń zwalony. Zapytany o temat miłość, a różnica wieku, Nowicki oczywiście kluczy wokół tematu przez kilka akapitów, żeby w końcu przyznać, nie wypada kochania rozliczać z wieku, bo to tak jakby pani rozliczała burzę z błyskawic, z potrąconych liści wiatr, morskie fale z kropel. I jeszcze oczywiście można by to jakoś usprawiedliwiać, bo nie ma tu powiedziane nic o tym, jaka konkretnie to różnica wieku, ale oczywiście bazując na jego poprzednich anegdotach dotyczących na przykład jego nastoletniej córki, myślę, że możemy wyciągnąć wniosek, że pan Nowicki jest trochę sas. Istnieje pogląd, popularny również wśród aktorek, że zawód aktora jest zajęciem z gruntu niemęskim, tak jak zawody kucharza, krawca i fryzjera. Rzeczywistość jednakże podpowiada, że kobiety pichcą, cerują i czeszą się tylko przed wyjściem do biura. Sztukę w tych rzemiosłach tworzą mężczyźni. Ktoś może mnie tutaj posądzić o skrajny antyfeminizm. Nie, nigdy. Podczas gdy ja chcę mówić o kobietach tak pięknie, jak tylko to możliwe. No trochę ci nie wychodzi. Miłe panie, proszę, nie grajcie mężczyzn, bo nigdy nie może się to zakończyć dla was prawdziwym sukcesem. Przestrogą dla was niech będzie choćby ten bułany wałak stojący w mojej stajni. Dziewczyny, jak wam przyjdzie kiedyś do głowy robić karierę w męskich zawodach, to przypomnijcie sobie wałacha pana Nowickiego. On też nazywa się sukces, ale nic z tego nie wynika, bo każdy świt wita ponurym mrżeniem, w którym dominuje fraza i tak zawsze czegoś będzie mi brak. Chciałbym, aby sukces na twarzach moich koleżanek nie zostawił odcisków. Chciałbym, żeby talent i poczucie własnej urody nie wpędzały ich w niestosowną masturbację. Żeby wreszcie, przeżywając naturalne dla każdego przemijanie, zajęły się raczej wnukami. Bo wtedy można liczyć na to, że Bóg będzie zadowolony, a ojczyzna urośnie w potęgę. Janie, a może ty też się zajmij wnukami zamiast swoją masturbacją? Wiem, że już pewnie macie dość i prawdopodobnie mieliście dość już po pierwszej anegdocie z Woodstocku. Ale na sam koniec tej książki Jan Nowicki ma dla nas jeszcze jedną przepiękną opowieść ze swojego życia, w której wybiera się na obiad, na uroczystość Złotych Godów, do swojej dawnej miłości ze studiów. S była moją pierwszą miłością, jeszcze z czasów studenckich. Habrowe oczy, długie włosy koloru dojrzałego jęczmienia, nieśmiały uśmiech, który chwilami odsłaniał biel zębów, pełne piersi, no i te nogi. Nie tylko pięknie opalone, nie tylko długie, ale także stąpające twardo po ziemi. Kiedyś, w noc letnich tańców, jedna z tych nóżek niby przypadkiem kopnęła mnie prosto w serce. Kop bolał jakiś czas, ale teraz patrząc na złotą jubilatkę, widzę, że per saldo wyszedł mi on na dobre.
rozwodnione wódą ślepka, rzadkie włosy koloru botwinki, rozciągnięte w uśmiechu, ale zaciśnięte wargi, rozpaczliwie kamuflujące kłopoty z uzębieniem, obwisłe piersi, no i te nogi. Nie tylko monstrualnie grube, ale także potykające się o siebie na trawniku. A bo ty to taki piękny. Wyobrażacie sobie zaprosić na ważną rodzinną uroczystość kolegę ze studiów, a on potem pisze do jakiejś gazety cały artykuł o tym, jak się paskudnie zestarzałeś, nie? Myślicie, że to jest najgorsze, co może kogoś spotkać? To się mylicie, bo w dalszej części Jan Nowicki opowiada o tym, jak chciał przelecieć jej wnuczkę. Sięgnąłem po talerz i już miałem nałożyć sobie to, co naprawdę lubię, gdy naraz mój widelec zawisł nad mięsem, ściągany magnesem spojrzenia, chabrowych oczu patrzących na mnie z niestosowną jak na tę sytuację intensywnością. Opalona twarz, otoczona włosami koloru dojrzałego jęczmienia, uśmiechnęła się lekko. Biel zębów i pełne piersi kłujące sutkami trykot bluzki. No i te nogi. Odłożyłem widelec i wiedziony instynktem, który jeszcze we mnie nie umarł, sięgnąłem po miseczkę pełną bordowych malin. Miałem przed sobą wnuczkę Morsa, która, jak to czasami bywa, do złudzenia przypominała babkę z lat wczesnej młodości. Bose stopy Anny, zakończone długimi, roztapierzonymi w kontakcie z ziemią palcami, zdrapywały swoje własne ślady. Ania milczała obojętnie. Ja natomiast, wiedziony jakimś diabelskim nakazem, dotykałem dłońmi jej młodego ciała. Zacząłem od jęczmiennych włosów, chabrowych oczu, brzoskwiniowych policzków, na których zburzyłem delikatnie złoty łan. Ania milczała obojętnie. Ja natomiast, wiedziony jakimś diabelskim nakazem, dotykałem dłońmi jej młodego ciała. Zacząłem od jęczmiennych włosów, chabrowych oczu, brzoskwiniowych policzków, na których zburzyłem delikatnie złoty łan. Pogładziłem szyję, dotknąłem ramion, po czym szybko podążyłem do piersi, które zgniotłem jednym subtelnym i mocnym zamknięciem dłoni. Przesunąłem dłoń po ciepłym brzuchu w stronę łona, które twarde i szorstkie, mimo jedwabiu spódniczki, wyszło mi naprzeciw milczącym bezruchem. Staliśmy naprzeciw siebie, blisko, z poczuciem jakiegoś bezgrzesznego grzechu. Po długiej chwili uświadomiłem sobie z trudem, że dłoń, którą obdarowałem dziewczynę namiętną pieszczotą, ani przez moment nie dotknęła jej ciała. Obrysowałem ją tylko żałośnie, oddalonym pragnieniem. Jak widzicie, mogło być gorzej. Myśleliśmy, że nie może być gorzej, jak omawialiśmy dziadów polskiej fantastyki, ale oni zmyślali. Mam nadzieję, że on też zmyśla, ale według Jana Nowickiego to są prawdziwe anegdoty z jego życia. W dodatku nie jest to jakiś pisarz z prawicowego lubelskiego wydawnictwa, tylko autorytet, na który powołuje się większość liberalnych mediów. Widzicie, może niedługo zabraknie już tematów do omawiania w dziadach polskiej fantastyki, ale dziadów w Polsce raczej prędko nie zabraknie.